Ruszamy w dalszą drogę do Małopolski. To właśnie tu powstaje miód spadziowy z Beskidu Wyspowego, który posiada unijny certyfikat chroniona nazwa pochodzenia. Miód ten ma bardzo ciemną barwę. Najciemniejszy jest w postaci nieskrystalizowanej i przybiera wtedy zielono-czarną barwę, a po krystalizacji staje się jaśniejszy. Wspólne występowanie wszystkich elementów, takich jak wysoki udział w lasach jodły pospolitej, hodowla pszczoły, czystość środowiska i sprzyjający mikroklimat Beskidu Wyspowego oraz tradycyjny model gospodarki pasiecznej i umiejętności lokalnych pszczelarzy mają bezpośrednie odzwierciedlenie w szczególnych właściwościach miodu spadziowego z Beskidu Wyspowego. Czym się charakteryzuje miód spadziowy z Beskidu Wyspowego? Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego jest produktem niepowtarzalnym. Zawarte w nim jest parę czynników. Po pierwsze, bardzo wysoka zawartość, udział jodły pospolitej w lasach Beskidu Wyspowego. Według danych nadleśnictwa dochodzi on nawet do 40%. Jest wyższy nawet niż w Bieszczadach. Drugim z czynników jest bardzo wysoka zawartość soli mineralnych w glebie, które są pobierane przez jodły i potem wykorzystywane w spadzi, którą pobierają pszczoły. Trzecim takim czynnikiem, jednym chyba z ważniejszych, jest to, że ten miód spadziowy z Beskidu Wyspowego produkuje pszczoła miejscowa. Pszczoła ta na przestrzeni wieków przystosowała się do tych trudnych warunków tutaj panujących, jak również do pożytku spadziowego. Jako jedyna pszczoła jest w stanie na tym pożytku, na tym miodzie zimować. No i umiejętności lokalnych pszczelarzy. Model gospodarki pasiecznej, jak również ule wykorzystywanych w pasiekach. Pan od zawsze interesuje się pszczelarstwem. No, muszę przyznać, że już ponad 40 lat to robię. Pszczoły są moją pasją i również moim zawodem. Czym się wyróżnia, jeśli chodzi o wygląd taki miód spadziowy z Beskidu Wyspowego? Bo widzę, że jest o wiele ciemniejszy od innych miodów. I to już jest pierwszy znak rozpoznawczy. Tak, jest wiele ciemniejszy. Po drugie, bardzo niska zawartość wody. Pszczoły bardzo dokładnie przerabiają ten pożytek i odparowują wodę. Według naszych ustaleń nie może mieć więcej wody niż 17,5%. Poza tym bardzo wysoka przewodność właściwa, ponad 12,5 mikrosiemensów musi ten miód mieć. No i przede wszystkim musi mieć smak. Smak niepowtarzalny, tylko tutaj dostępny. Jaki ma smak ten miód? Żywiczny, czuć w nim po prostu smak tych lasów tutejszych, smak Beskidu Wyspowego. Miód spadziowy pozyskiwany był na terenie Beskidu Wyspowego i Myślenickiego od niepamiętnych czasów. Pierwotnie tereny te porośnięte były Puszczą Karpacką z dominującymi gatunkami jodły pospolitej i buka zwyczajnego. Pomimo trudnych warunków klimatycznych i poużytkowych, miejscowe pszczoły poprzez naturalną selekcję wytworzyły szereg cech przystosowujących je do panujących tam warunków, między innymi odporność na choroby oraz dużą zimotrwałość. Te unikatowe cechy zostały dostrzeżone przez gospodarujących tu pszczelarzy i z początkiem XX wieku podjęto hodowlę tych pszczół. W latach 30. XX wieku hodowlę tę nazwano linią dobra. Od 2014 roku linia ta objęta jest ochroną zasobów genetycznych, a na terenie dwóch gmin powiatu limanowskiego, Dobrej i Tymbarku, utworzono dla niej rejon hodowli zachowawczej. Pszczelarze kultywujący tutejszą tradycję wytwarzania miodu spadziowego z Beskidu Wyspowego założyli nawet stowarzyszenie, by razem prężnie działać. Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego to Państwa regionalny skarb. Tak, to jest nasz skarb. Żyjemy w pięknym terenie Polski, cudownym terenie Polski. No i chcemy tą szansę, jaka jest nam dana przez naturę, wykorzystać. Wykorzystać w pełni do tego, żeby może zaistnieć na rynku europejskim. To taki jest nasz cel, takie jest nasze działanie, naszego stowarzyszenia. Są ludzie, którzy latami, tradycja kilku pokoleń i są ludzie całkowicie młodzi. Chcemy tą wodę z ogniem połączyć po to, żeby coś fajnego powstało. I to jest nasz cel, to robimy, tym się pasjonujemy. Jak to się rozwinie dalej? Zobaczymy, no, rozbudowujemy bazę. Chcemy stworzyć Centrum Pszczelarstwa Edukacji i Apiterapii, do tego budujemy obiekty. Początkowo pszczoły Beskidu Wyspowego hodowano w barciach, później w ulach kłodowych, tak zwanych kłodach.
Przełomem na tych terenach było wprowadzenie do pasiek uli ramkowych typu Słowian. Wraz z nim nastąpił szybki rozwój pasiek. Wprowadzono racjonalne metody gospodarki pasiecznej oraz zaczęto używać nowoczesnych urządzeń do pozyskiwania i konfekcjonowania miodu. Stan ten trwa do dziś.